Znowu Quidditch! Co? Myślałem, że kotek nie zjeździ, mamy kotka ratować, a my się idziemy bawić w Quidditcha. Znowu? Serio? Z całkiem dawno się bawiliśmy w Quidditcha. Znowu? No proszę, proszę. No cóż, nic się nie stało kotkowi i tak dalej. Bawimy się, hej! Gonimy kulki. Fajnie, fajnie. No cóż, tak bez maskotów. A to już loda, nieważny kłopot, fajnie, jest kulkę, to jest herbata. Aha, bo chyba nas teraz zabudzę tego kłopota. Ale to Hermiona, nie ja. No, dobra. Dobra, dobra. No, fajnie, czuję slajmę z jakiejś armaty, która naprawdę chce nas przetrwać, tak na poważnie. Nie na jaja, a to jest granek jeszcze coś machiny. Ja myślałem, że w ogóle jest dobry. Jest, dobry jest plan! I tu zaczynamy level, więc to jest na kolejną planszę. No i zaczynamy kolejny level. Dobry jest plan. Są fany, jest coś tam. No musimy wiadomo uratować naszego chłopca Harry'ego. No się wiadomo, tam pewnie jakieś romanse są, ale nic się nie przyzna. Ej, nie, nie, idź to. Pieniążki? Pieniążki, jej, Petit Wizard. Oby. Plaka, czyli już wiemy, co z plakatem będzie. Co ona ode mnie chce? Wygląda, że nic. Co to za wąż rzeczny? Nie wiem, flagi rozwieśliśmy szybko. Jest ta kulka z powrotem, a mi jest jeszcze... A, dobra, wolno i nią uparcie odblokowała. O, no nie jest magicznie, jest magicznie. 1 na 4, dobrze, dobrze. No, składaj, 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 skoki. Ja chcę skoki. No, dobra. Zobaczcie, niebieskie nie mogą się powstrzymać. Cyk, druga. Co ty zgradzimy tu? No, strzała masz. I jeszcze raz. Co mi będziesz tu Harry'ego? Co teraz? Patrz jak z nich cwaniak. Dobra, tu nie ruszymy. Aha, ale jest z nami ten gruby. 5 razy musimy z grada walnąć. Kurde, myślę, że jest dobry. Nie ogarniam tego, to by się faktycznie przydała znajomość fabuły, książki i tak dalej. Dobra, 3 magenta są. Ja się na głowie. Okej. Okay. I są te dwa zgredy. Dobra. Nie osłonię tych ziomeczków. Dobra. Dwa do jeden szczer. Patrzcie ile czarów. Patrz jak czar do trzeba ogarnąć. Jakieś pszczółki wypuścimy. Czyżbym to... A, wypuściliśmy tego właściwego Quidditcha, którego trzeba zdobyć, będę wygrać grę. No dobra, dobra. Ale ja chcę używać mojego Harry'ego. Podam sobie co? Szafę, ja też wiesz, chodź. Okej, hajsi. I znowu wąż rzeczny, znowu rozwiesimy kuszki naszego chłopca. Flagi. Czyli nie, my się pewnie związali chyba nigdzie, nie? Ani... Chodź tu, ty zgr... Aż, nie uciekł, widzieliście? Dobra, 3. Co to będę miał? Są to fragment flagi? Ja dziękuję za fragment flagi. Jest pożytecznego. Tak naprawdę pożytecznego. Czy przeskoczę tu? Przeskoczyłem. Jakiś wąż rzeczny. Znowu. I znowu plakat. Dobra. Plakat mi daje naprawdę mało. Nie mi... Coś mogę wręczyć. Tylko co? Machamy plakacikowi, co nam to da? No pieniążki. Być może niezbędne do wymaksowania levelu. Znaczy w sensie, wiecie, wymaksowania to są daleki, bo tak ja nie wiem. Serio? I przyszliśmy stamtąd taki kawał, nie mogliśmy przejść przez ten tłum? No, come on. Dobra, i z obciążnik. A, sam na to wpadłem. Kolejna flaga, by nie powiedzieć flaszka. Co możemy... Co nam to dało? Nic, poziom falą to po prostu drzwi. Wychodzimy, wychodzimy. Jest nasz zgret, pacaj go! Jeszcze raz. A, wspaniak znika za każdym razem. Na szczęście niedaleko, bo tylko do jakiejś szafy, bo ucieka, bo tam jest jakiś nasz ziomuś. Może ziomuś. Serio, zobaczcie. Ach, nie, 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 nie traćmy ważnych sekund. Nie traćmy ważnych sekund.
Dawaj grubego. Dobra, gruby wypuścił takiego stwora. W ogóle gruby umie szarować? Dobra, wypuścimy jakiegoś smoka. Fajnie, właśnie spali jakąś wioskę i tak dalej. Ło, gruby też umie szarować. A czemu ma taką śliczną? To różdżka. No, co jest w gredzie? Pacaj go, człowieku, szybko! Dobra, coś rozwinęliśmy. Pacaj z greda! Dobrze, jeszcze raz, jeden strzał, wygrywamy level i koniec tego paskudztwa. Dawaj, wisior, wiesz? Aha, dobra. Zamknął się w beczce trwaniaczek. O, już się zaczyna bać, zaczyna wyczuwać, że już go mamy, nie? I znowu plakat z hajsem. Dobra, minęło nam się, ale za darmo! Trudno. Oni wyżej skaczą. A nie, nie wystarczająco wysoko. Cóż my to mamy zrobić? A, czyżby to trzeba było złożyć z dwóch, trzech? Dobra, tam to nam jest. O, tu sobie spadamy. Machamy go obrazu. Co nam to wnosi? Składamy ponownie. Dobra. No działaj, że... Okej. I czarujemy. Bak, bak! Zostawcie mi ten most. Co jest jeszcze? O, już myślałem. I dawaj, chodź tu, ziomeczku. Kończymy cię i kończymy ten level, co jest? Co jest? Gdzie jest ten ziomeczek? Okej. Gdzie jest ziomeczek? Interesujące. Dobra, pomachajmy im, czy nam pomogą coś, czy nie? Nic nie pomożecie? Może zbyt się szczurów boi. Ty. Nie, zgrytek się nie boi szczurów. A, dobra, trzeba było wyczepać. Co to? Co to było? Fajnie, jak nam do niego wrzucił. Jezio! Dawaj go, ba! Zostawcie serducho i nie żyjesz, stary! Z mojego ziomka Harego zaczepiłeś. O, już się boi. Patrzcie, jak się boi. Harry, Harry, uciekaj, Harry! Łap to! Dobrze, wygraliśmy życie, wygraliśmy level. Tak jest! O nie, to zaspadło. Nie, uratowani nie, to nie! I nagle się Jaskier... Aha, bo Jaskier się przejął, bo mu z Gretką uszkodziliśmy. Co za ty... Gwiazda śmierci wybuchła. A, napracił nam rękę. Ty, to jednak dobry jomek. A co tu się nam właściwie stało z łapą? O. Gumofield? Wylądowaliśmy w szpitalu, co? Super, super. Jakaś tutaj pani nas leczy. Pytanie czym? O nie, gramy jednak dalej, patrzcie kochani. Nie! Dobra, gramy dalej. A musimy zdobyć te wszystkie elementy, by wyleczyć Harego, tak? Dobra. Dajcie mnie szafę i dajcie mnie przejść obok tego ziomeczka. Gdzie jest szafa w takim razie? O! Zakochali mi postać. Dobiego! Czyli kolejny do samego zgrabca. O, jak mamy zniszczyć tą kłódkę? Przypuszczalnie musimy te elementy mu dostarczyć i wtedy dopiero się to uda, tak? Skąd jakieś pająka mam coś? Pum, 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 pum.
No i sprawdźmy, co tu fajnego jeszcze prócz skakania. O, tu możemy kwiatuszki rozwalić, ale czy coś nam to dało? Chyba nie. Tamten się dalej drze. Dalej skaczemy po łóżkach. Ha! Ilość monetek sugerowałaby, że jestem nawet jeszcze nie w połowie levelu. Też nie wiem, co mam jeszcze zrobić. Muszę ten gar napełnić, to na pewno. Takaś musztarda majonez. O, monetki, monetki. Fajnie, zawsze monetki fajne. Dalej brak trzech składników, nie mam pojęcia co. Mam tu zrobić. Może babeczka, ona ma ewidentnie dużo więcej mocy. Myślę, że ona tu może zrobić no właśnie o tym mówię, patrzcie ile ma mocy. Myślę, że ona może tu zrobić porządną rozróbę, tylko co i jak? O, ten stwórnik nie przeraża. O, a może ona jest głucha? Ha, albo to ta czapka, to na głowę ją chroni, no bo kurczę, patrzcie, to jej w ogóle nie rusza. Więc o tym chodzimy i mam pewne pomysły, niemniej... Nie, nie mam pomysłu. Czekajcie, no potrzebuję tych trzech składników. Potrzebuję pewnie rozwalić tą kłódkę. Może któryś czar, może żyć tą kłódkę? Nie. Może ty mi chore dziecko pomożesz, co wierzgasz tymi nogami? Też nie. Pokombinujmy, kochańcy. No czekajcie, tu jest jakby szyba, a za tą szybą jest pierwszy z tych kwiatków, którym potrzebujemy, to na pewno, ten różowy. O, tu coś czary mogą, patrzcie, ej, patrz jak nasze, nie, kurczę, to musi być końcówka levelu, patrzcie, kilka monetek, a nasze pasek uzupełni, nie? O, patrzcie, żółta i niebieska przed pasami, jak żółty pasek się uzupełnił. Kurczę, ona jest dobra, ona ma fajną magię. Ale dalej nie wiem, co mam robić, bo może zbieram monetki, nie? I wiem, że tam widzę jednego kwiatka, bo nie widzę nigdzie pająka, nie widzę nigdzie... No czekajcie, w teorii... Jest tu kościotrup, ale... pewnie czaszka jego leży za drzwiami, albo w tej szafie i muszę go zmontować, on pewnie odda mi rękę, żebym mógł jej użyć. A, jest głowa, dobra! Zupełny fakty. Oddawaj rękę, strupie, oddawaj! Co to za... Aha, fajnie, no, łóżku chorego dziecka sobie rusza, bąsuje i no... Spoczko, spoczko, nie? Fajnie, fajnie. No, drugi Jackson normalnie. O, dał rękę, dawaj rękę, dawaj mi rękę. O, super, jeden składnik mamy. Natomiast dalej, o ile będzie kwiatek, nie mam bladego pojęcia, skąd mam jakiegoś pająka. Może któryś z tych chłopców trzyma go w gaciach, może poduszkiem? Nie, poduszkiem jest tylko jakiś... Ale może on coś uprości, tak? Bo to jest jakiś tipek, który wezmę. Klucznik, klucznik! Tak jest! No co tam, klucznik, bo co przesadzone. Ale otworzył, tak? Bo to mi chodziło, wow, w końcu przechodzimy. I pewnie tu będą wszystkie... Miałem powiedzieć, znajdźcie, tam jest pajęczyna i... A my tą pajęczynę rozwaliliśmy, a pewnie tam był pająk. Ojoj. No, o, jest to szepa z zagadką, fajnie, bo to jakiś bonus za nią uzyskamy. Ekstra, ekstra. Chodź, rudy chłopcu, rozwiążesz sobie coś z życia, będziesz miał. Czemu nie działa? No tak, aha, bo tu się zły przycisk wcisłem. Dobra, spróbujmy ją. A, też zły przycisk, dobra. No, dawaj. A, powiem szczerze, to nie wiem, czy mam straszne problemy. Się tak często klawisze tu mylą w tej grze, to jest jakaś porażka. No i znowu się szczurek cisnął, okej, fajnie. Dobra, może czas kupić pada albo coś, bo bez kitu, no, sami widzicie jak mi idzie. Dobra, jest. Okej, dobra, fajnie. Zmontujmy sobie teraz coś, co wyleciało i to też... O, wózek inwalidzki, no. Nie wiem na co on mi jest, chcę potrząsnę tym, tamtym. Hajs. O, pająk! Patrzcie. O, fajnie, że się odrodził pajączek. Ty go weź kobitko, bo jakby tam była ta bulwa krzycząca, to ciebie nie ogłuszy. Okej, i brakuje nam tego jednego kwiatka, który... No może czarami możemy tą szybę rozbić, chociaż wątpię, bo nie wygląda jak to, więc poszukamy tu jakiegoś młotka albo czegoś. A może to jest taka zmyłka, może ten kwiatek nie jest do wyciągnięcia, może tu mam coś zrobić, może ta szafa do czegoś jest, może z wózk... A, bez pomocy rączek. Może tu mam jakoś skoczyć, wyskoczyć, przeskoczyć coś, ale no nie widzę opcji. No, tamte drzwi mi się przygląda, nie wyglądają jakby coś tam było. Może jakieś czary, żeby to otworzyć, czy to... Czy
To może tylko ten taki krystal, wiecie, który otworzyć. Ten co w pierwszym levelu gry. O, strasznie nienawidzę właśnie tego typu momentów w tych levelach, bo to są momenty, gdzie ja nie mam pojęcia co zrobić. Kombinuję, ale dzisiaj nie mam pojęcia, kurczę, mam już dwa składniki. Tego kwiatka nie widzę, czy on jest tam za szybą, ale czemu ja tej szyby robić nie mogę? Ja tam waliłem czarami, nic to nie daje. I to są te frustrujące momenty, które ja nie widzę. Pewnie gdybym grał w grę, no właśnie gram w grę, kurczę. Gdybym czytał książkę, obejrzał film, to wiedziałbym o co tu pewnie chodziło, co trzeba było zrobić, nie robiłem tego. A z drugiej strony jest też fajny test, prawda? Co się dzieje, gdy nie znamy uniwersum? Z doświadczenia chociażby z Gwiezdnych Wojen wiemy, że no, lepiej znać, łatwiej wtedy się przechodzi grę. Więc to jakby na moją niekorzyść jest, niestety frustrujemy tę sytuację coraz bardziej. Może w wózku tam podjadę. Dobra, nie da się na wózku podjechać. No i jest tam ten kwiatek, widzę go, ale jak ja mam wyciągnąć? Pająka... Pająka przyniosłem stąd, tak? Więc może też tu jest pomoc jakaś, nie wiem, cokolwiek do tego kwiatka. No, ten muzeum już był, ale nie wyjadę stąd. On jest do jakiejś znajdźki tutaj. Może ludzie coś wymyśli. Wątpię w niego, ale może. Próbujemy. No nienawidzę tych momentów, kiedy tak się wiesza. No sami przyznajcie, że to jest słabe, nawet jak mnie oglądacie. Mam nadzieję, że nie oglądacie mnie dla walkthrough, tylko dla pośmiania się z mojej postaci. Albo tego, że lubicie mnie na moim bazowym kanale z klockami, albo ostatnio z podróbkami. Postoję, pomyślę, może to mi coś da. Szczerze mówiąc, całkowicie nie mam już pomysłu, całkowicie. Chociaż czekajcie, coś mi jakby świta, ale... Wszystkie czary na wszystkim próbowałem. Jeżdżenie na wózku nie pomaga, tu wyskoczyć nie mogę. Wydaje mi się, że powoli, że na tej sali już nie mogę nic zrobić, że tam jakieś książki są u góry, może mogę je strącić, chociaż nie, bo świeciłem się z daleka. No te dwie nieruszalne, tu już nic nie mogę rozwalić, nic mi to nie daje kompletnie. Może tu potrzebuję jakoś skoczyć do góry, ale... No tak, dobra, to jest chyba ten moment, kiedy muszę grać dwójką postaci, bo jedna musi ją podsadzić. A komputer tu nie jest na tyle mądry chyba, żeby to zrobić, no a może ja sobie muszę sam podsadzić i pod ten nie. Mało brakuje do True Wizard, więc fajnie by było zbierać te monetki już, chociaż tyle by było tego levelu błaźnienia się. No zero pomysłu, zero. Grajcie w ten level, wiecie co mam zrobić? Pewnie tak, pewnie. Kilku z was, albo kilkunastu grało już ten level i wiecie doskonale co zrobić, tylko ja się to wykupiam. Czekajcie, wracamy tu. Ale czekajcie, z drugiej strony to jest szkło. A powinno to pękać pod naporem czarów czy coś. Z trzeciej strony... To co teraz walę, wygląda na potężny czar. Jak mini bomba atomowa i jakieś nietoperze nawet latają. To szyby nie rozwali, serio? Myślę go zaur, myślę go grał, myśl. Monetki monetkami, może uda się True Jedi, ale myśl w międzyczasie, ziomuś. Nie przerażaj ty mnie, naprawdę, tak długo się wam dawno chyba nie zrobiłem na teraz, nie? Oglądacie moje levely, to powiedzcie mi, serio, chyba to najbardziej kompromitująca przerwa. Dobrze, mi kwiatki są postawione, monetki, True Wizard tak blisko. No i dobra, monetki, fajnie. No musi się tu dać jakoś rozwalić, no musi. No nie ma opcji, no. Tam jakiś stół w chlebie, czyli można wytrzymać żenady w tym levelu, co się dzieje. No, żaden szarodziej miał takie moc. Ona jest najmocniejsza, to miała taką moc, no kurde. Czekajcie, co może rozwalić nam tą szybę? O, jeśli nie czary... O, coś się musiałem przewrócić, albo... Czekajcie, mam... Mam pewną ideę... O, już było takie coś niedawno, że on szyby rozwalał. O, by było. No nie działa. Kurde.
No nic, nie działa. A już myślałem, że wpadłem. Czekajcie, jeszcze jedna próba. Tak! O, aż się zakrztusiłem. Serio? Ale się teraz... Aż się zakrztusiłem. Ale się teraz zbłaźniłem. Nie, niemożliwe. Dobra. Największa żena, jaką odwaliłem w grach. Dobra, zrobiliśmy ten eliksir. Czy Harry już zdrowie, czy będziemy dalej grali w tą grę, czy nie, czy... Jurassic World? Nie, wyzdrowiał chłopak, ręka cała. Dobra, jesteśmy po najbardziej żenującym level. Jaki tylko był. No naprawdę masakra. Tego przytomu, co mu się stało? A, zdjęcie jakieś, co? Coś go piorun czosnął, czy odwrotnie? No, dobra. To pewnie jest koniec levelu, tak jest. Niesamowicie męczące. Dzięki za kolejny wspólny odcinek. Widzimy się już wkrótce w kolejnych, czy tu, czy na Gwiezdnych Wojnach, czy w Harrym Potterze. No, to było niesamowicie męczące. A pozostałe kanały też możecie moje odwiedzać, tam też się dzieje więcej niż tutaj na pewno. A jeszcze też bywa Harry Potter, więc no. Klimaty nie całkowicie odległe. Dobra, nie, naprawdę mnie to zmęczyło. Dzięki, widzimy się już wkrótce w kolejnych. Bye!